25 września wspominamy świętego Sergiusza z Rostowa. Bartłomiej przyszedł na świat około 1313 roku na terenie Rosji. Jego rodzice, Cyryl i Maria, bojarzy, czyli arystokraci, byli niezwykle pobożni. Pragnęli, by ich najmłodszy syn, Bartłomiej, został kapłanem. Miał jeszcze starszych braci, Stefana i Piotra. Już jako dziecko, Bartłomiej, takie było jego imię chrzcielne, był bardzo pobożny. Wiele się modlił i pościł, ale nauka sprawiała mu trudności. Po usilnej modlitwie, nagle, w cudowny sposób otrzymał umiejętność czytania i dar przyswajania sobie wiedzy. Gdy miał kilkanaście lat, rodzina przeniosła się do Rostowa, około 60 km na północ od Moskwy. Jego starzy już rodzice, zgodnie z ówczesną tradycją, złożyli śluby zakonne w klasztorze opieki Matki Bożej w Chodkowie. Potem pewien czas w tym klasztorze przebywał także Bartłomiej ze swoim bratem Stefanem. Opuścili jednak klasztor, udali się w głąb lasu i tam zbudowali sobie cele, w których zamieszkali, i kaplicę Świętej Trójcy. Budowali tę kaplicę modląc się i poszcząc. Ten styl życia dla Stefana okazał się zbyt surowy i rozstał się z bratem. Bartłomiej 7 października 1337 roku złożył śluby zakonne i przyjął imię Sergiusz. Chciał podjąć życie samotne, modlić się i pokutować z dala od ludzi. Inspiracją dla niego była reguła świętego Bazylego Wielkiego. Jednak wkrótce zaczęli gromadzić się wokół niego młodzi mężczyźni i naśladowali jego sposób życia. Długo opierał się naleganiom, jednak uległ i został ich przełożonym oraz przyjął święcenia kapłańskie. W 1354 roku założył męski klasztor Świętej Trójcy. Była to swego rodzaju obrona dogmatu o Trójcy Świętej i miejsce jej szczególnej czci. Było to także silne centrum życia duchowego. Już za jego życia powstało 70 klasztorów, założonych przez niego lub jego uczniów, wzorujących się na jego duchowości i praktycznych wskazówkach. Już za życia uważano go za człowieka świętego. Miał wizję aniołów i Matki Bożej, uzdrawiał, a nawet wskrzesił zmarłego chłopca, prorokował i godził zwaśnionych. Martyrologium rzymskie określa go jako męża pokornego, doradcę władców i pocieszyciela wiernych. Wywarł wielki wpływ na duchowość wielu świętych i wielkich mężów XIV-wiecznej Rosji, wśród nich na świętego Andrzeja Rublowa. Zmarł w opinii świętości 25 września 1392 roku w założonym przez siebie klasztorze Trójcy Świętej. Do czasów współczesnych trwa tam nieprzerwany kult świętego mnicha. Szczególnie proszony jest o pomoc w nauce i o dar wyzbycia się dumy. Czczony jest zarówno w Kościele Wschodnim, jak i Zachodnim. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś świętym Sergiuszu wzór ewangelicznej doskonałości. Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam.